przykładu. Tego nie ma. Jest pomnik Ludwika Wittgensteina, pomnik Wikurów Francuskich. Jest miejsce, skąd byli pobrani znanego żołnierza, który to leży w Warszawie na placu Wyszyńskiego w Wielkim. Tak samo wyglądał przed wojną, a tak wyglądał cały czas, kiedy był zniszczony. Wojsko podobnie przypadło tak, przypada jest cmentarze, którymi się nikt nie opiekuje. Polacy połapali się, co się robić na tych cmentarzach. A w 1971 roku na ten cmentarz wiechał się spychać. Wiechał taki kram z taką kulą i to wszystko poniszczył. Dzwonili kolumny, zrobowali płyty z grobu nieznanego żołnierza tam po środku. Śmieciowisko 3 metry śmiecia, bo tam budował się Paweł, mam nadzieję, że są maszyny wracane. I zbudowali tutaj w 1973 roku zakład kamieniarski. I na to zdjęcie można porównać z tym, to jest taka, na przykład katakumbę, a mają jeszcze jedno piętro i to była taka długa, cała kamienica. Ten zakład działał tutaj 20 lat. Jak myśmy na ten cmentarz weszli, w 1989 roku pod Lwowem pracował Energopark Krakowski. Nieożałowanej pamięci dyrektor Bobrowski, Józef, razem z pierwszym konsulem, którym on się pojawił, Włodzimierzem Paskowskim, dogadali się z władzami miasta, że chłopaki społeczne jedą na ten cmentarz i nazwę porządkowa. Zakład działał, a potem jeszcze dalej działał. I oni tam na dole zaczęli porządkować, porządkowali 2 lata, my im pomagali. My wtedy organizacje swoje organizowali, to było potem drugi raz, musieliśmy się rejestrować. To była taka organizacja społeczna, która teraz działa, opiekę na cmentarzach wojskowych. Oni 2 lata popracowali, 12 rzędu krzyży zostawili i odeszli, my się sami zostawili na te cmentarze. To już był taki etap do odjeżdżacza. Ciężkiego sprzętu nie ma, ręcznie się utylizowuje. Przewoźnik każdy rok przyjeżdża, raczej prowadzi do rozmowy. I tak to było do 1994, do 1995 roku, kiedy zostało to rozwiązane. To możecie zobaczyć, w tej katakumbie jest kocioł, to kotłownia była. To zdjęcie można porównać z tym. Tutaj Państwo mogą zobaczyć zaasfaltowany zasłużony, żeby podjechać do katakumb. To jest parter, było jeszcze jedno piętro. To są te, znaczy podcienie zamalowane. Ale tak samo, kiedy to proszę Państwa rozebrali, potem się znowu nic nie lubiło, aż po nie weszła ekipa oficjalna, która miała pod drogi asfaltowej niemuszczyków dostać, bo pod tą drogą 20 lat leżeli niemuszczyki. Po nich jeździli samochody. Parter został przesunięty do centrum do środka, bo trzeba było jeszcze te policzki połączyć przy Pałacu Młodzieży. No i przeprowadzili drogi przez niemuszczyków, stamtąd nikt nie wyciągając. Pierwsze co trzeba było zrobić, ich stamtąd wyciągnąć i wyciągnęli tam 2 lata. Wyciągnęli, położyli z jednej i z drugiej strony kaplicy. Każdy leży na swoim miejscu, każdego można znaleźć, a potem to wszystko przeszło do odbudowy. I w 2001 roku cmentarz można było odwiedzić. Na cmentarzu leży 2859, 1900 zginęło Marka, 900 zmarło śmieci. Weterynarzy naturalnych to weterani. 350, 16, 17 lat temu się tak cmentarz nażywał nieoficjalnie, czyli wojny parlament polski, a oficjalnie obrońcy Lwowa. Teraz się nazywa nie tak, nie tak. To polskie wojsko pułki 18-20 roku, taki napisy obrońcy Lwowa na tym cmentarzu być nie może. No i wtedy, jak już powiedziałem, 2001 rok, wszystko jest gotowe. 4 lata rozmawiamy. I wykorzystując pomarańczowe ulicy, na które był Kwaśniewski, dogadał się z Jeszczenkiem i w lecie w 2005 roku cmentarz został otwarty. No a co my tu robimy? Lubimy, kosimy, polewamy się i zbieramy. Dyżurny jest dzień, dyżurny jest noc. Do kamienia prawa nie mamy, to wszystko Polska, Rada Pamięci Wargi Męczeństwa. Co powiedzieć o innym cmentarzu? Po miarę możliwości cmentarz powstańców i stowarzyszeniowych, cmentarz Janowski w Lwowie. Budzie Wolewski jeszcze raz na pomnik postawili profesorom, to tam już będzie się Politechnika opiekowała, bo tam do tego był taki krzyż na półoficjalnym. A tak na Lwowie jest mało, bo za Lwowem nas jeszcze nie jest, są takie miejsca, że Polacy nie mieszkają, staramy się dotrzeć. Krówka, Marechu, klubu naszego towarzystwa jest za duże, Termobile Polski, gdzie wykonują zaczynamy od rejestrowania swoimi siłami. Memoriał leży w tym 40. To tak myślę, że organizacja niewielka, 42 osoby, które prowadzą. Co powiedzieć o tej kaplicy? Kaplica centralna, nie mamy więcej, gdzie pokazywać te zdjęcia. Kaplica centralna wygląda tak, jak wyglądała przed wojną, bo to był kiedyś magazyn pokomunikacyjny, budowlany. To wszystko jest zrobione po zdjęciach. Oryginalny krzyż, walecznie krzyż, który ludzie mieli, tak? Szlaczka, czyli od Państwa po prawej stronie, szlapami prezydenta, oni zrobione te duże drzwi, te
to pierwszy brak pieniężny na ten cmentarz. Cmentarz jest odbywany za pieniądze rządu polskiego z tej sprawy, który jest z całego świata. No a potem, no i a te witraże, które się pojawili, tam wyglądała to fundacja Alment z tego Skrakowa, tam to fundowała. No tak króciutko Państwu powiedziałem, co dzieje, jak słyszałem Państwa, że Państwo z tamtych stron z Gorzowa Polskiego Grecja, z naszego towarzystwa jest Marcinia Tarnoża Wielkopolska, która nas nie spodziewałam się, nie wiem, czy to jest to samo. Franczuk. 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 To jest... Nie Franczuk, nie wiem. Znaczy, Franków to tam myślę, jest ten, który przewodniczy tego związku. To ma nasza organizacja, która się tym zdarzyło wiekowe. Ale nie wiem, że on tam do Gorzowa Wielkopolska do 4 godziny. Może on jest tak jak ty. Ale tam miał tu być teraz. Tak, 8 minut. No to...